Siemka, witam Was Marek Kłoczyński i Marcin Goździk. No właśnie, którego zaprosiłem dzisiaj do kolejnego odcinka. Marcin, jak widzieliście chwilę temu w poprzednich odcinkach, dawał swoją szyję do nastawienia. I dlaczego on tą szyję dawał? Czemu on się znalazł na tym filmie? Jako propagator terapii manualnej i człowiek, który się tą terapią manualną zajmuje, byłoby hipokryzją, jakbym sam z takich zabiegów nie korzystał. Stąd mój kolega, wyspecjalizowany, wykwalifikowany, nieraz pomaga mi i odblokowuje moje ciało, żebym ja czuł też się troszeczkę lepiej pracując z innymi osobami. No i taka ciekawostka, żeby to nie było nudne, to Marcin nastawi mnie i ponaprawi mnie w trochę inny sposób niż ja to robiłem. Marcin umie robić te same rzeczy. Ale jego atutem jest co? Czym ty się mocny czujesz, Marcin? Czuję się mocny w japońskiej terapii manualnej, która jest wykonywana na podłodze, na materacu i jest techniką, właściwie metodą globalną, składającą się z sekwencji 100 technik około. Można je oczywiście robić w dowolnej kolejności i w dowolnej ilości. No. Czyli generalnie zamiast działać na stole w gabinecie, jeżeli podobne rzeczy chcecie robić, wystarczy kawałek w miarę miękkiej podłogi i można działać. No to co, ja aż się cały trzęsę z radości, że ktoś się mną zajmie wreszcie. No i co, działamy w takim razie. I ja sobie tutaj ciebie rozluźnię, że tak powiem, delikatnie. Czy to jest ok, że jestem w ciuchach? To nie przeszkadza. Oczywiście do testowania, jak widziałeś, ściągamy testy, żeby zobaczyć, jak kręgosłup przebiega, co sam dobrze wiesz i jak ustawiona jest miednica. Ale znowu fajna rzecz, zobaczcie, czy jesteście na sali sportowej, czy gdzieś, masaż, który można zrobić w ciuchach. I to nie jest żadna dziwna rzecz, czasem się mówi, jak to bez oliwki, a właśnie tak tu. Mhm. Okej. Okay. To jest jakaś forma też manipulacji. O, czułem, wskoczyły. Bardziej niż manipulacji zależy mi na mobilizacji stawów. Natomiast... Czyli najprościej można powiedzieć, rozciągasz mnie, jakbym był leniwy, nie wiedział jak to zrobić samemu. To no, tak dokładnie, to znaczy likwiduje ci ograniczenia. No, teraz proszę cię spleć ręce na głowie. Mhm. Zasadę znasz, robiłeś to samo. Głęboki wdech, wydech. Fajnie. Coś tam poszło. Coś tam poszło. Jak słyszycie, to jest metoda globalna, więc tutaj się nie przejmujemy, czy to jest piąty, czy siódmy kręg lędźwiowy w osteopatii. Działamy dla całego człowieka, dalej moje ciało się pogania i... Okej, okay. Trochę szuki walki. Tak jest, głęboki wdech. Obróć głowę w stronę lewą. Wydech. O! Staw ci, żeby dorwać, aż do samego biodra, jak mnie pociągnęło. Mm-hmm. Fajna rzecz, bo to przywraca taką globalną ruchomość ciele. To jest dobra sprawa, że... No i jeżeli byśmy się uparli, to fajnie rozciąga całe taśmy anatomiczne. Masz głęboki wdech, trochę się wyprostuj, wydech. O! Słyszeliście to? Ale jazda. I zobaczcie, nie trzeba leżeć, jestem w pozycji siedzącej, gdzie teoretycznie przecież grawitacja powinna mnie blokować i napinać. Co robię? Luziutko, głęboki wdech i na szczycie wydechu zatrzymaj powietrze. O, coś tam się jeszcze odezwało. Stawy żebrowe. Że kręgowo-żebrowe. Spoko. Dobrze. Połóż się teraz na brzuchu. Wygodnie. Ręce daj tutaj. Nie tak. Daj sobie w ten sposób. Dobra. Ok. I zaczniemy od rozluźniania kończyn dolnych. Czyli tak naprawdę ogarnąłeś mi kręgosłup delikatnie? Tak, ale do niego jeszcze wrócę, żeby troszeczkę z innej techniki skorzystać. Czyli to jest trochę masażu. Trochę masażu. Przypomina to trochę masaż tajski. No właśnie, bo jest na podłodze. Wow. Dobrze. Tu oczywiście można tą technikę jeszcze wyciągając każdy palec po kolei. Cisza. O! Tu też. Zatrzymałem. Dobra. Okej, okay, teraz łydki. Oczywiście rozluźnienie całej grupy tylnej. Generalnie to trochę skracasz, prawda? Bo tak naprawdę ten masaż trwałby dłużej, to nie będziemy przynudzać tutaj ludzi. Ale zasadniczo są to różne techniki, bo to jest i masaż, i oczywiście ile taki zabieg powinien trwać? To znaczy staram się go zrobić jak najszybciej, żeby mieć rozluźnionego pacjenta i skupić się troszeczkę na innych technikach. Czyli co, pół godziny, 20 minut?
Może trwać nawet do godziny. No widzisz, spokojnie. Fajna sprawa. Okej, czy też to? Porozbiłaś mi trochę nogi, ale spięty te długowy, poprzysiada. Ale powiesz mi później, jak się czujesz. Z takim krótkotrwałym rozluźnieniem. Czy jaki efekt wystąpił u ciebie? Okej. Okay. Kość krzyżowa. Są zdecydowane ruchy, powiem wam, całkiem przyjemna sprawa. Nie ma jakiegoś bólu. Dobro. Teraz czuję, jak mi rozciągasz pachwinę, uciskasz cały staw krzyżobiodrowy, panie. Mm-hmm. Druga. Tu oczywiście w międzyczasie jeszcze pomijam parę technik, które wykonuję zwykle. To jest taka pigułka, wiadomo. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany tematem, to oczywiście... Nogi złączyć, dobra. Nogi włącz, ręce zostaw. Okej. Okay. Okej. Okay. Co ciekawe, część kręgów dalej jeszcze się odzywa i skakuje na miejsce. Człowiek dopiero czuje podczas takiej terapii, ile miejsc ma spiętych. Tu oczywiście jeszcze u takich ludzi jak ty pozwalam sobie... U takich mądrych czy takich pracowitych jak ja? A takich dużych. Bo jak rozumiesz, to na 50-kilową dziewczynkę tak nie wejdę kolanami. No wiadomo. Bo ona może tego nie zdzierżyć. Ale przyjemna sprawa. I tak naprawdę ty się całkiem mało męczysz podczas takiej terapii, ja używam ciężaru własnego ciała, a ponieważ ten ciężar jest całkiem słuszny, więc spokojnie mogę sobie... A, to jest przyjemne. Kompresja warków. Tak. Teraz skorzystam z tego ręcznika, który masz pod głową. Zwinę go troszeczkę. Okay. Unieś brodę. Oprzyj brodę. Mhm. I teraz luźniutko. O! Słyszeliście to? Dobrze, teraz unieś barki delikatnie i oprzyj głowę, tak zostaw, głowę na czole. Na czole. Na czole. I tu delikatnie. I tu nic się nie dzieje. Dobra, dziękuję ci bardzo. Połóż się teraz na plecach. Wyprostuj nogi. Dobra, jestem na plecach. Wyprostuj sobie nogi. No i to, co teraz zrobię, to oczywiście luźna noga. Będziemy nastawiali staw skokowy. Oczywiście nie mówimy o tym, że nastawiamy, bo tak naprawdę nie wiadomo, czy coś z nim jest. Natomiast jest to jego mobilizacja. O! Prawie to coś było. Zwinięty parę razy. Super, fajnie. To coś było. I skoro robimy to wszędzie, to rozluźniamy pasmami sobie mięśniopowięź. Czyli mięśnie przywodziciele teraz. Tak jest. Czyli to przy robić... biodra by dobrze działało. Staramy się to robić z każdej strony. Oczywiście, jeżeli już jestem tutaj, to rozluźnimy sobie to, o czym mówisz, czyli bioderko. Jednocześnie czyli... można tu przeprowadzać staw, test na bolesność biodra, tak? Czyli fajna rzecz, bo z jednej strony badasz, z drugiej strony masujesz, z trzeciej strony leczysz, czyli to może być i technika profilaktyki, i profilaktyczna, i terapia. Ale tak naprawdę sam o tym wiesz, że każdy test przedłużeniu jest... będzie terapią. No właśnie. Fajna rzecz, tak jak widzicie, komu taka terapia jest dedykowana? Każdemu. I teraz kwestia jedna. Co znaczy każdemu? Czy cię boli bark, czy cię boli kręgosłup, czy cię boli kostka? To pamiętaj o jednym. Masz problem z ciałem, stałym ciałem, który się objawia w kostce, kręgosłupie, w biodrze i tak dalej. Praca tylko w jednym stawie to niewiele, to jest za mało. Jak naprawisz całe ciało... Tu ci biodro hamuje troszeczkę, coś masz w tym obrębie z kręgosłupem. No właśnie, coś tam się dzieje z lewej strony, widzicie. Aha, jak już jestem przy brzuchu, to oczywiście wykonuję tutaj masaż tkanek brzusznych na ugiętych nogach. Okej, pokaż mi. Robię to w kierunku pracy wskazówek zegara. Oczywiście. Korzystając z tego, że jestem po kursie terapii wisceralnej, wchodzę oczywiście w inne techniki. Natomiast na potrzeby tutaj tego filmu zrobię tylko taki delikatny masaż. To rozruszasz, ale o to chodzi. To jest fajne, że łączysz wiele rzeczy. Nie jesteś tylko terapeutą jednej techniki, tylko stworzyłeś coś swojego, co też robi dobrą robotę. Nie? Dobra, wyprostuj nogi. Tutaj oczywiście mogę sobie rozciągać wszystko. Mogę ustawiać tak ciało, żeby było sobie rozciągnięte. Mogę robić sobie różne techniki, które będą mi rozciągały
wszystkie taśmy i pracować na nich w taki sposób. Proszę Cię, połóż się teraz na boku. Dobra, prawie lewym. To jest obojętne, bo i tak będę rozciągał obie strony. Co, widzenką? Daj sobie pod głowę może. Okay. Mhm. I tutaj zrobię Ci rozciągnięcie. Popatrz się w drugą stronę. Głęboki wdech, wydech. O, przyjemny. I tu masz stretching całej taśmy bocznej i spiralnej. Przerzuć się na drugą stronę. Mobilizujemy wszystkie stawy. Sprawa wygląda może barbarzyńsko, ale nie boli. Tak naprawdę powiem Wam, co jest ważne. Okay. Tak, to prawda. Ta japońska terapia jeszcze bardzo przypomina masaż tajski. Obróć głowę w drugą stronę, głęboki wdech. Okay. I tu mamy rozciągnięte. Dobra. Czy te kilka ruchów rozciągania starcza, żeby ja był rozciągnięty właściwie? Pamiętaj o tym, że rozciąganie nie będzie miało sensu, jeżeli nie jest dynamiczne, to krócej niż 2 minuty tak naprawdę nie powinno trwać. Sam o tym wiesz, więc takie rozciągnięcie to jest bardziej bazuje na odruchach niż na samym rozciąganiu, tak? Okay. No ale jest to uzupełnienie do tego, co robisz normalnie w życiu. Okay. Jeżeli ktoś do mnie przychodzi, to nie jest to praca tylko moja, naprawcza, tylko nas obu. Dokładnie. Także bez Twojej pracy, moja ja praca... Sobie nie mogę leżeć tutaj, jak tak nie jest. Jak wyjdziesz stąd, też masz coś robić. Proste. Masz coś robić w domu, masz słuchać moich rad, zaleceń i wtedy będziemy szli skuteczna do... terapia. Tak, dokładnie. Okej, to jestem po takiej dosyć długiej terapii. Zasadniczo Wy widzieliście taką pigułkę z tego, co tutaj robiliśmy, ale bez sensu, żeby to trwało godzinę czy dłużej. Jeżeli będziecie zainteresowani tą treścią, to namiary na Marcina znajdziecie bezproblemowo. Co ja muszę przyznać, to się czuję... Ja bym chciał, żebyś się przeszedł i zobaczył, jak czujesz lokomocję. Okej, okay, no właśnie. Co się zmieniło w moim ciele? To niby były tylko odruchy takie, metowe. Okej. Okay. Pierwsza rzecz, czuję większy luz w biodrach. Tutaj więcej się kołyszę. I generalnie mój kręgosłup piersiowy i szyjny są dużo lżejsze. Nie czuję tych kilogramów, które miałem na sobie chwilę temu. Czuję, że pozycja taka, w której jestem wyprostowany teraz, nie muszę o nią walczyć, ona jest naturalna. To jest dobra rzecz. Nie? Także coś się zmieniło i to ewidentnie. Generalnie ja nie jestem jakąś tam bardzo obolałą osobą, ale wielu osobom jesteś w stanie pomóc na wiele dolegliwości tą terapię. Tak, dochodzi nawet do takich rzeczy, że ludzie, którzy przychodzą do mnie, nie potrafią w ten sposób usiąść. Wtedy trzeba przemodyfikować troszeczkę tą terapię i wykonać ją na stole, na przykład siedząc okrakiem. Okej. Okay. Ile takich terapii potrzebuje wziąć, żeby coś się zmieniło? To znaczy tak. Wygląda to w ten sposób, że jeżeli pacjent pracuje, ja nigdy nie naciskam, że musisz przebyć 10 terapii, żeby coś się zmieniło. Nie, pacjent sam decyduje i jeżeli dostanie ode mnie narzędzia, jest w stanie sobie sam pomagać. To, czy wróci do mnie, czy nie, to już będzie zależało od niego. Najczęściej wracają z czymś innym. No i to jest fajne, bo tak naprawdę dostaje też narzędzia, jak się naprawić samodzielnie. No i spoko. Znaczy co, widzieliście, trochę inna odmiana terapii manualnej, japońska terapia manualna, bazująca na masażu tajskim. Autorskie podejście Marcina Goździka w tym temacie. Fajna sprawa, jeżeli będziecie zainteresowani taką terapią, a niestety, dobrze wiecie, że ja wszystkich pacjentów nie jestem w stanie przyjąć w swoim gabinecie, namiary na Marcina bezproblemowo znajdziecie. Też jest dobrym fachowcem, cudotwórcą kolejnym. Co? Dzięki za oglądanie. Wszystkiego dobrego życzę Wam. Do zobaczyska. Dziękuję Ci Marcin za pomoc. Jesteśmy w kontakcie. Cześć.